Czas na niedzielny program Punkt Widzenia Dolnego Śląska. Łukasz Kocur, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam. Naszą dzisiejszą rozmowę publicystyczną, drodzy Państwo, chcemy w całości poświęcić przede wszystkim promocji silnej, zjednoczonej Europy, ale takiej Europy, która w prostej linii oparta jest przede wszystkim na samorządach lokalnych, no ale również samorządach regionalnych. Ktoś z Państwa może zadać sobie pytanie, no dobrze, ale gdzie tej siły znowu Unii Europejskiej na dziś w roku 2018 poszukiwać? No jedno jest pewne. Decyzje muszą być na pewno podejmowane najbliżej obywateli, to znaczy mamy również w Unii Europejskiej taką zasadę skutkującą, aby wszystkie działania były kierowane i sterowane w zgodzie z zasadą pomocniczości. Czy rzeczywiście można otworzyć się jeszcze mocniej na obywatela i dodatkowo powiedzieć mu, że to właśnie na obywatelu krajów członkowskich Unii Europejskiej pewne obowiązki będą spoczywały. Moimi Państwa gościem w naszym studio jest dziś pan Roman Potocki, starosta powiatu wrocławskiego. Dzień dobry, panie starosto. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia tuż po wizycie w Hiszpanii, można powiedzieć. Tak. Spotkanie CEMR-u, panie starosto, czyli Rada Gmin i Regionów Europy, gdybyśmy chcieli w prosty sposób tłumaczyć to też na język polski. Mamy w takim razie takie bardzo ważne ciało polityczne, które, proszę powiedzmy również naszym Dolnoślązakom i Wrocławianom, panie starosto, dyskutuje z Unią Europejską i z Brukselą, tak? Dokładnie tak, proszę Państwa, to jest CEM, to jest, tak jak pan redaktor powiedział, to jest grupa ludzi związanych z samorządami Europy i są reprezentowane wszystkie państwa Europy i ten CEM spotyka się najczęściej 2 razy w roku i dyskutuje o najważniejszych rzeczach związanych z polityką europejską, tak? Zanim przejdę do tego, o czym rozmawialiśmy na przedostatnim i ostatnim CEMR-ze, chciałbym powiedzieć, że Polskę w tym CEMR-ze reprezentuje bardzo zacna grupa samorządowców, bo tutaj wspomnę o pani przewodniczącej m.in. Rady Miasta Warszawy, panu przewodniczącym Rady Miasta Łodzi, stałym zastępcą był pan prezydent Krakowa, pan Majchrowski, oraz pan prezydent Białej Podlaskiej, no i moja skromna osoba się tam znalazła jako przedstawiciel Związku Powiatów Polskich. Jestem jedynym starostą w Polsce, który reprezentuje Związek Powiatów Polskich w tym CEMR-ze. Panie starosto, bardzo wąskie grono. Rozumiem, że też dokładnie zakres obowiązków, który na Państwo spoczywa, musi być duży. Ważne i wąskie grono. Grono, które tak jakby reprezentuje Polskę, można by było rzec, w Komisji Europejskiej, bo jest to, powiedzmy, ciało, ten CEM jest to ciało związane również z Parlamentem, Komisją Europejską. Dlatego też ważne tematy, które są tam poruszane, przenoszone są na wszystkie kraje Europy, a szczególnie na ten szczebel niższy, bo tutaj, jak Państwo zwróciliście uwagę, w CEMR-ze reprezentowane są różne środowiska, patrząc na samorządy polskie, są reprezentowane duże miasta, mniejsze miasta, jak również samorząd powiatowy. Ja jestem reprezentantem tego samorządu powiatowego i tutaj dyskutujemy o szczeblach bardzo ważnych dla tych samorządów i z kolegami i koleżankami z Europy. Rzeczywiście zatem również kryją się konkretne liczby, tak jak pan starosta przed momentem powiedział, 100 tysięcy w takim razie samorządów lokalnych czy regionalnych. Panie starosto, gdybyśmy chcieli zawężyć też temat naszej dzisiejszej rozmowy, ten rok 2018, takie priorytetowe wyzwanie, o którym państwo sobie wprost powiedzieliście tam na miejscu w Hiszpanii, dopytuję o to nieprzypadkowo, bo największe wydarzenie polityczne, które wstrząsnęło wręcz fundamentem Unii Europejskiej, to był na pewno kryzys gospodarczy. Jak to popatrzymy na te wszystkie lata i też na regiony i na państwa członkowskie, to rzeczywiście każda gospodarka była inaczej przystosowana. Ja bym chciał zaryzykować stwierdzenie, pan starosta również często w tym studiu podkreśla, że my w tym naszym regionie mamy trochę takiego szczęścia. Znaczy szczęście oczywiście, które jest spowodowane dobrze prowadzoną polityką i takim myśleniem systemowym, że ta gospodarka to jest priorytet. Czemu o tym mówię? Bo z tą gospodarką w Europie nie jest dobrze, a nam to PKB jakoś na Dolnym Śląsku, powiat wrocławski, dokładnie, samorządy dokładnie tak, jakoś dobrze sobie radzą. To w takim razie teraz powtarzam pytanie, o co Unia tak naprawdę poprosiła? Powiat wrocławski i regiony w skali Unii Europejskiej. To znaczy ja muszę wrócić na moment do poprzedniego posiedzenia CEMR-u, który miał miejsce w 2017 roku. W końcówce roku spotkaliśmy się na greckiej wyspie Chios. I tam rzeczywiście była bardzo mocna reprezentacja różnych środowisk samorządowych z całej Europy I tam najważniejszym elementem, najważniejszym punktem debaty trzydniowej była sytuacja Europy i sytuacja uchodźców w Europie, tak? Bo myśmy bardzo szeroko dyskutowali na ten temat. Ja powiem też jedną ważną rzecz, że my jako reprezentacja Polski, polskiego samorządu mamy mniejsze doświadczenie niż inne samorządy europejskie, które, że tak powiem, w większym stopniu mają kontakt, mają styczność z uchodźcami. To dlatego, że my, panie starosto, obserwowaliśmy w ostatnich latach tak naprawdę problem wyjazdu Polaków z naszego kraju. To też tak było? To jest jeden z powodów? To też jest jeden z powodów, tak? Jeden z powodów. Drugi z powodów, myślę, że ci uchodźcy, będzie ten czas, że coraz większe grupy uchodźców będą przyjeżdżać do nas, do Polski, tak? Ja akurat mówię o tym, żebyśmy mieli jak najmniejszy problem, bo słuchając kolegów i koleżanek z Europy, którzy przerabiają i mają problem w tej chwili z uchodźcami, jest to naprawdę duży problem, tak? Duży problem, który pochłania olbrzymie pieniądze, no bo to trzeba też sobie powiedzieć w kwestii finansowej, że ci ludzie muszą gdzieś mieszkać, ci ludzie najczęściej, rozmawialiśmy przed momentem, najczęściej nie mają dokumentów, w związku z tym jest problem z tożsamością tych ludzi, którzy przyjeżdżają. I słuchając o tych wszystkich problemach, zacząłem ten problem przekładać na to, jak my byśmy sobie w Polsce poradzili z tym. I ja myślę, że mniejszym problemem i łatwiej by sobie poradziły z tym problemem duże polskie miasta. Gorzej byłoby z tymi samorządami, począwszy od samorządów gminnych, tych samorządów małych miast i gmin na terenie Polski, tak? Bo jest to olbrzymi problem. Ja jeszcze na moment wrócę do tej wyspy Chios, bo tam, proszę Państwa, to jest wyspa, która właściwie ma bardzo blisko do wyspy Lesbos i ci ludzie, ci uchodźcy tam masowo próbują właśnie dopłynąć, przepłynąć różnymi sposobami. I stamtąd już na kontynentalną część Grecji, czyli na teren Unii Europejskiej się dostają. Na teren Unii Europejskiej próbują się dostać. No miałem taki ciekawy widok z pokoju hotelowego, gdzie widziałem te statki patrolowe marynarki wojennej, które właściwie pływały w tam i z powrotem. I ja tak w żartach trochę powiedziałem, że właściwie po tej wyspie nie jeżdżą pojazdy, samochody policyjne, tam jeżdżą po prostu autobusy policyjne, bo oni mają tak duży problem tych uchodźców, że oni generalnie po tych uchodźców przyjeżdżają autobusy policyjne i łapią ich grupowo, odwożą ich bądź do jakichś przejściowych ośrodków, w których ich umieszczają, bądź obozów dla uchodźców. I to, proszę Państwa, to by był olbrzymi problem dla nas, dla samorządów, z jednej strony finansowy, a z drugiej strony, no patrząc chociażby na aurę, na temperatury, które panują u nas, no to jest naprawdę duży problem. Klimat rzeczywiście może tym ludziom nie służyć, ale w tle, oprócz tego, co może nie służyć na naszej polskiej ziemi, tak naprawdę tej rzeszy imigrantów, to przede wszystkim zasiłki, o których również wszystkie media przypominają, panie starosto. Tak. Ale z drugiej strony, gdybyśmy chcieli również popatrzeć na powiat wrocławski, na sam Wrocław, 100 tysięcy Ukraińców. Premier Morawiecki z początkiem roku, kiedy pojechał do Brukseli, przypomniał o tym, że przecież na Ukrainie była toczona wojna i rzeczywiście my tych uchodźców też wzięliśmy. Słyszeliśmy o miliardach euro, które rząd Angeli Merkel przeznaczył właśnie dla Turków, którzy mają ich zatrzymywać. No, chciałoby się powiedzieć, że my tego świadomość cały czas mieliśmy. Gdzieś tam nawet podświadomie jako społeczeństwo, już nawet abstrahując od klasy politycznej. Czy takie rozmowy w Hiszpanii i ten punkt polski jest też przedstawiany, czy to jeszcze nie ten czas? Też jest ten punkt przedstawiany. Rzeczywiście tutaj, jeśli chodzi o Ukraińców, to z drugiej strony należy też powiedzieć, że dzięki temu, że mamy tych Ukraińców, bo ja tutaj wspomnę tylko o jednej ważnej kwestii. No przecież dzisiaj powiat wrocławski na pewno ma najmniejszą stopę bezrobocia na Dolnym Śląsku, bo mamy dzisiaj 1,9, miasto Wrocław ma 2,1. To są ostatnie dane. 2,2, tak. Te statystyczne. Niżej nigdy nie było w historii. Nigdy niżej nie było. W związku z tym, gdyby nie te ponad 100 tysięcy, bo już w tej chwili mówimy o liczbie ponad 100 tysięcy Ukraińców, którzy pracują, no to w zasadzie mielibyśmy problemy i ta gospodarka nasza tutaj na Dolnym Śląsku w powiecie wrocławskim przeżywałaby duży kryzys, bo niestety, ale nie byłoby komu pracować. No, przypomnijmy, no, idąc do sklepu, jadąc po paliwo, to najczęściej słyszymy mowę ukraińską. W związku z tym tych Ukraińców jest coraz więcej. Panie starosto, to my z Unii Europejskiej po tej fali migracji, czy to zarobkowej, czy mamy również konflikty zbrojne, jak popatrzymy rzeczywiście na południe Europy, to chcę zapytać, czy z perspektywy samorządów lokalnych w ocenie pana starosty, służby, które są blisko również powiatu wrocławskiego, jest już takie myślenie, że jesteśmy gotowi na to, żeby faktycznie choćby przyjąć właśnie specjalistów, dobrze opłacanych, tak, od branży IT po lekarzy, profesorów. Polska zawsze jednak pod tym kątem i Wrocław był bardzo miastem otwartym. Dalej mamy taką fajną mieszankę, taki tygiel kulturowy. Tylko faktycznie gdzieś ten lęk jest wśród obywateli, prawda? Ktoś tu na wieś w jakimś powiecie wrocławskim chciałby mieć sąsiadów, chciałby wiedzieć, kogo ma za ścianą. To znaczy ja powiem, o ile już tendencje takie są, że właściwie większość chyba mieszkańców jest przyzwyczajona, że rzeczywiście są ci Ukraińcy i do tych Ukraińców każdy już gdzieś tam jest przyzwyczajony. Bo jakoś, i światpoglądowo nam blisko, to też ze wschodu. Też trzeba powiedzieć, że ta mentalność kulturowa polsko-ukraińska jest taka, bym powiedział, zbliżona. Po drugie, patrząc na to, gdybyśmy mieli, nie wiem, uchodźców na terenie powiatu wrocławskiego i właśnie, tak jak pan redaktor powiedział, miałby być to styk wieś i ci uchodźcy, tutaj obawiam się, że mógłby być problem i mogłyby być jakieś duże bariery między właśnie tymi mieszkańcami, choć też należałoby popatrzeć, bo to jest szerszy temat, o tym moglibyśmy długo rozmawiać, to jest szerszy temat w zależności od tego, w który rejon powiatu wrocławskiego by taki uchodźca trafił, tak, bo zakładając, że byłaby to na przykład blisko nas Wysoka, tu jest większość mieszkańców Wrocławia, którzy na co dzień mieszkają, pracują, mieszkają na terenie powiatu, oni są przyzwyczajeni. Gorzej, gdybyśmy pojechali dalej, w głąb teren powiatu wrocławskiego, tam ci ludzie mają trochę większy problem z przyswojeniem tych obcokrajowców. I ja może jeszcze na moment tylko powrócę do tego CEMR-u i do tego, co właściwie było końcowym takim podsumowaniem, bo generalnie wszystkie samorządy Europy, które uczestniczyły w posiedzeniu CEMR-u właśnie na wyspie Chios, jednoznacznie tak jakby podkreśliły, że róbmy wszystko, żeby zapewnić byt i możliwość pozostania tym uchodźcom u siebie, tak, żeby oni nie musieli do nas, do Europy przyjeżdżać, żeby oni mogli tam pozostawać. I generalnie takie wypracowaliśmy stanowisko i takie stanowisko ostatecznie zostało przyjęte. Z kolei kwestia tak jakby ostatniego posiedzenia, które odbyło się w Hiszpanii, o której pan mówił, to proszę Państwa, główne założenia na kolejne lata, tak? Bo po pierwsze były omawiane sprawy dotyczące strategii dalszego rozwoju tego. Za to, przepraszam, przypomnijmy naszą telewizją, strategia oczywiście europejska obowiązuje do roku 2020. Dokładnie, więc rozmawialiśmy o kolejnych perspektywach, rozmawialiśmy też o kolejnym budżecie, bo tak jak i w każdym samorządzie, tak i właśnie między innymi tutaj w CERM-ie są zatwierdzane sprawozdania z wykonania budżetu za rok poprzedni, jak i nowe perspektywy na rok 2018. I tak jak już powiedziałem, kolejne perspektywy finansowe. Kolejne posiedzenie CEMR-u odbędzie się w Bilbao, również w Hiszpanii. Także... Panie starosto, rozumiemy również, że tego typu spotkania na tym poziomie to również ciągle tak naprawdę rozmowa na temat miast partnerskich i tej współpracy. Tak. I to zamykając temat migracji i imigrantów, który dziś rzeczywiście był przyczynkiem do naszej rozmowy. Czy tutaj również pan przewiduje jakąś współpracę z miastami partnerskimi powiatu wrocławskiego, czy może faktycznie jakieś nowe kanały będziemy w stanie z naszej perspektywy wrocławskiej otworzyć, żeby właśnie porozmawiać o współpracy pomiędzy miastami z różnych krajów, bo ona z pewnością ważna jest. To już Państwo dawno temu ustaliliście, ale czy faktycznie my się możemy nauczyć mądrze z tymi imigrantami postępować, żeby faktycznie rozmawiać o konkretach i szczegółach, prawda? Znaczy ja powiem tak, ja już to też mówiłem w tym studio, że my jako powiat wrocławski mamy dwóch poważnych partnerów, dwa poważne państwa, miasta partnerskie. To jest powiat Borken w Niemczech, który notabene no, ma dużą styczność z uchodźcami, jak i powiat francuski Górnego Renu i z tymi powiatami współpracujemy, z tymi powiatami wymieniamy się między innymi tymi doświadczeniami i rzeczywiście my rozmawiamy o wszystkich tych problemach, bo często jest tak, że ten problem, który za chwilę się pojawi w Polsce, to wcześniej się pojawia bądź w Niemczech, bądź we Francji i ja bardzo sobie cenię te rozmowy właśnie z kolegami starostami z Niemiec i z Francji, bo to jest dla mnie też taka płaszczyzna wymiany doświadczeń, wymiany tego, oni często mówią mi, że słuchaj, my u siebie w Niemczech czy we Francji zrobiliśmy tak i tak, w związku z tym, jeśli to rozwiązanie można przenieść na grunt Polski, na teren powiatu wrocławskiego, ja bardzo chętnie korzystam z takich podpowiedzi, które mają służyć no, przede wszystkim rozwojowi powiatu wrocławskiego, a jak jest dobry rozwój, jak jest dobra gospodarka finansowa, to i też mieszkańcy, którzy mieszkają na terenie naszego powiatu, im się żyje lepiej. I później, panie starosto, za tym dobrym partnerstwem miast i za tymi dobrymi wymianami informacji, a także za tą dobrą gospodarką, przychodzi później taki czas na myślenie o aktywnym obywatelstwie, aby rzeczywiście członków Unii Europejskiej, choć w domyśle mam nawet mieszkańców powiatu wrocławskiego, no właśnie uczyć tej jedności, solidarności europejskiej, tego dobrego bycia Europejczykiem, czy to już też uważa pan starosta, najbliższe lata będzie można temu poświęcić. Pytam o to nieprzypadkowo, bo również pan starosta często podkreśla choćby o lekcjach prawa, o tej aktywizacji. No a jak inaczej możemy mówić o aktywnym i świadomym obywatelu, jak nie o osobie, która przede wszystkim zna swoje prawa i obowiązki, choćby nawet dzieci, młodzież i nowe pokolenie, które rośnie. Tak, ja myślę, że tutaj też należy podkreślić fakt, że powiat wrocławski jest jednym z powiatów w Polsce, który ma wpisane te hasła, o których pan redaktor powiedział, w swojej strategii rozwoju powiatu wrocławskiego. Tak? W związku z tym my dawno zauważyliśmy już ten problem. W związku z tym nasza strategia między innymi przewiduje współpracę w zakresie między innymi edukacji prawnej, w zakresie wychowania takiego prawdziwego obywatelskiego i tutaj między innymi te wszystkie działania, które my podejmujemy, bo o tych działaniach też mógłbym mówić dużo, one między innymi się wpisują w tą naszą strategię, tak? Czyli o tych największych problemach Unii Europejskiej też jesteście Państwo w stanie nauczać młodzież i uczyć mieszkańców powiatu wrocławskiego? Jesteśmy w stanie nauczać. Organizujemy rzeczywiście to z naszej inicjatywy, bo ja przypomnę o tym programie, który jest realizowany pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu wrocławskiego. Ta pomoc prawna spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców powiatu wrocławskiego. Mamy takich punktów na terenie powiatu 5. One są bardzo mocno odwiedzane przez mieszkańców. Mieszkańcy pytają o różne problemy prawne, finansowe, konsumenckie, bo przecież to jest też wiele problemów związanych z no, chociażby z zakupami i nie tylko, ale też prowadzimy na własny koszt lekcje edukacyjne dla młodzieży i dla seniorów z terenu powiatu wrocławskiego. I te lekcje prowadzone przez prawników, dyrektorów naszych wydziałów naprawdę cieszą się dużym zainteresowaniem. I tutaj muszę podkreślić, że wiedza i zainteresowanie młodzieży wydawać by się mogło w dobie komputera jest bardzo duża, tak? Młodzież dopytuje o różne problemy, które między innymi pojawiają się w Europie. Także tego należy się cieszyć, że mamy to społeczeństwo takie obywatelskie i właśnie ta młodzież bardzo mocno próbuje wchodzić również w tą taką dorosłość, bym powiedział. To skoro naszą dzisiejszą rozmowę poświęciliśmy tematowi migracji, nie powiedzieliśmy rzeczywiście o tej ciemnej stronie tego wydarzenia, no bo o handlu ludźmi głośno też się nie mówi. O tym, że mamy problem z dokumentami, z ustawieniem tożsamości tych konkretnych osób, o tym też tak głośno na razie nie słychać. Panie starosto, państwo też, można powiedzieć, troszeczkę to przewidzieli z końcem roku, tak, z początkiem roku 2018. Dolnośląska policja się pojawia. Tutaj też żeśmy wyszli trochę do przodu, bo ostatnią akcję, którą podsumowaliśmy 2 tygodnie temu, która też zaskoczyła nas wielkością, ilością prac i jakością tych prac, to był konkurs, który ogłosiliśmy wspólnie z Komendą Miejską Policji i Akademią Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Akcję pod hasłem Człowiek nie na sprzedaż. Na czym ta akcja polegała? Polegała ta akcja na tym, że każdy z młodych ludzi, począwszy właściwie od przedszkola, bym powiedział, do studentów, mógł przygotować pracę, która pokazywała handel ludźmi. I rzeczywiście tych uczestników tej akcji było około 100. Te prace były bardzo ciekawe, bardzo mocno, bym powiedział, artystycznie przygotowane. W skład grona oceniającego wchodzili specjaliści, bo między innymi pracownicy Akademii Sztuk Pięknych. I właśnie 2 tygodnie temu mieliśmy podsumowanie tej akcji, wręczyliśmy uczestnikom nagrody. I to była akcja, która pokazała, że takie akcje należy na terenie Dolnego Śląska i na terenie powiatu wrocławskiego robić. Już przygotowujemy z Komendą Miejską Policji kolejną akcję Kulturalny Internet. To będzie akcja skierowana do seniorów, jak i do młodych ludzi. Chcemy pokazać, jak kulturalnie korzystać z internetu. To dobrze, bo na końcu tej drogi być może sami mieszkańcy powiatu wrocławskiego kiedyś przyjdą do jakiegoś urzędu za pokojem, powiedzą, mamy rozwiązanie, choćby na problem migracji. Dokładnie, w naszym regionie, tak. Proponujemy to i tylko byśmy powalczyli wtedy o jakieś konkretne środki finansowe. Bardzo panu staroście dziękuję za wizytę w naszym studio. Tuż po w sumie oficjalnej wizycie i konferencji z ramienia Rady Gmin i Regionów Europy. No wniosek, proszę państwa, jest jeden. Okazuje się jednak, że wszystkie aktualne problemy, które odczuwamy zarówno na poziomie europejskim, jak i regionalnym czy lokalnym, dotyczą również nas tutaj z perspektywy Wrocławia. Roman Potocki, starosta powiatu wrocławskiego, moim i państwa gościem. Raz jeszcze dziękujemy i do zobaczenia.